O, siema Pablo. Siema. Słuchaj stary, patrz co mam. No, gitarę. Wypasioną gitarę, nie? No. Jak myślisz, jak ona brzmi? Stary, no nie mam pojęcia, nie wiem. To chodź, posłuchamy. Ach, ten internet. Tego bym się nie spodziewał. No dobra. A może tak jednak? Modern... Tak lepiej. Tak lepiej. A może jednak... Może tak. Najlepiej brzmią te dzwonki z siódemki. Tak, tak, no zdecydowanie. A, może tak, jednak całkiem podobnie. Okej, na razie nie wiem jak brzmi. Może tak. A może jednak tak. I co myślisz, jak ona w końcu brzmi? Nie wiem. Na razie nijak, ale wydaje mi się, że zaraz się dowiem. No, zaraz się dowiesz. Posłuchajcie razem z Pawłem, jak ona gada. Brzmi ta gitara tak. Albo tak. Czyli jeszcze inaczej niż na każdym z tych filmików. No widzisz, stary, no to już wiem, jak brzmi ta gitara, czyli nie najlepiej, ale co z tego, tak do brzegu? To z tego, że gdy nagrywamy cztery całkowicie różne gitary i wszystkie one brzmią identycznie, ludzie dalej słyszą, że brzmią inaczej. Ale gdy mamy tylko jedną gitarę i na każdym z tych nagrań gitara brzmi całkowicie różnie, nikt nie ma z tym problemu. No dobra, ale co my z tym zrobimy, bo w sumie to chyba nie ma nic do dodania w tym temacie, nie? W zasadzie nie ma, ale jeżeli ty nie widziałeś jeszcze filmu o największej ściemie gitarowej, zapraszamy, znajdziesz go w prawym górnym rogu. A dzisiaj mamy przykład kolejnego wesołego mitu ze świata gitary. Jak myślisz, z ilu kawałków drewna jest zrobiona ta gitara? Nie wiem, z pięciu? Sam korpus zrobiony jest z 8 kawałków drewna. To znaczy, że co? Że szykuje nam się dzisiaj niezła imba? Chyba nie. Ale jak to? Czy jest chociaż jedna osoba na świecie, która będzie w stanie powiedzieć, z ilu kawałków drewna jest zrobiona gitara, na której za chwilę zagrasz? Na pewno nie. Ale nikt nie ma pretensji o to, że Majones Regius ma gryf zrobiony z 11 kawałków drewna. Czekaj, ale to jest NTB, czyli korpus w zasadzie jest z 13 kawałków drewna, co najmniej, a przeważnie jest tam też top, więc z 15 kawałków? O ja Boga, a jak jest korpus z 3 kawałków, to już jest koniec świata! A w dzisiejszym Ibanezie mamy korpus zrobiony z 3 kawałków najato, z 3 kawałków jesionu oraz z 2 kawałków topoli oszkowej. W zasadzie jest to jeden kawałek przecięty na pół.
Więc skąd ta sraczka, jeśli chodzi o ilość kawałków drewna w gitarze, szczególnie w Polsce? Ja nie wiem i pewnie nigdy się nie dowiem, więc nie odpowiem wam na to pytanie, ale mogę wam powiedzieć, że zrobienie korpusu z jednego kawałka drewna jest dosyć problematyczne, bo po pierwsze znalezienie odpowiedniego kawałka już jest dość trudne, a po drugie koszt takiej deski jest dosyć wysoki, więc myślę, że to dlatego robi się korpusy z kilku klejonych ze sobą kawałków i myślę, że na tym moglibyśmy ten temat zakończyć. Co myślisz? No raczej. Przejdźmy zatem do tego, co najważniejsze w gitarze elektrycznej, czyli Ibanez RGD 71 ALPA. To gitara, która premierę miała ponad 2 lata temu. Wpisuje się ona w nowoczesny trend, tak zwany obrzygany top, pasujące do niego przetworniki, fajne dwukolorowe ścięcie pod przedramię, czadowa dwukolorowa hebanowa podstrunnica. Nie wspominając o luminlayach i fluorescencyjnym logo. Oczywiście to kwestia gustu, ale gitara prezentuje się fenomenalnie. Do tego 7 strun, barytonowe 26,5 cala, które możemy zestroić nawet do drop G i nie wkładać do niego szyn tramwajowych 0,90. Płaski ibanezowy gryf, ścięcie pod przedramię, dobry dostęp do wysokich pozycji, wyprofilowane kopyto, bellycut. Podki i przełączniki odsunięte daleko od łapy, wygodne pod ręką, pojedyncze wózki mostka. Superstrat to jedna z najwygodniejszych gitar świata i ciężko się z tym nie zgodzić. Do gitary dostajemy nawet straploki Schallera, żeby nam się wygodnie z paska ją ściągało. No dobra, ale gra to stroi, jak wygląda sprawa, jeśli chodzi o... O S-lockach już było, o luminlayach już było. Co dalej? Pickupy, bro. 2 Bernacle Aftermath. Łoch, panie, a ile to kostet? No, zerknijmy sobie w internety, proszę ja ciebie. Set Aftermath w puszkach z customowym malowaniem to jedyne 2000 zł. Do tego blokowane klucze Gotoh, przełączniki Mac, wózki mostka, tutaj szału nie ma, ale źle też nie jest, najgorzej jest na główce, bo mamy tam znowu plastikowe siodełko. Fajnie porobiony, chociaż poskładany z aż 8 kawałków drewna. Gryf zrobiony jest z 5, a w zasadzie 7, bo boczki główki są doklejone, co wpływa dobrze na stabilność gryfu. Liczymy, że nie będzie latał i powodował rozstrajania. Lakierowanie, bejcowanie, żadnych uwag, wszystko wygląda bardzo dobrze. Na gryfie zamontowano progi potraktowane niskimi temperaturami, sub-zero treated frets, ale z tego co zauważyliśmy nie różnią się one niczym od standardowych niklowych progów. Skąd to wiemy? Zaraz się dowiecie, bo chcemy wam powiedzieć co to jest. Wspominamy o tym bardzo często, wiele osób nie wierzy, wydaje im się, że problem nie istnieje, on wciąż wraca i wraca i my wciąż będziemy o nim mówić. Pewnie wielu z was idąc do sklepu zastanawia się, dlaczego łapiąc za gryf czujecie, jakbyście chwytali tarkę do sera. Jest to właśnie objaw hebanozy. Kiedyś, kiedy gitar nie było jeszcze tak dużo i
tych gitar dla początkujących również, za bardzo nikt nie zwracał na to uwagi, przynajmniej ja to tak pamiętam. Teraz, gdy tych gitar jest okropecznie dużo, szczególnie z entry level, każdy jeden producent dba o to, żeby łapiąc swoją pierwszą gitarę, grało wam się dobrze. Więc wszyscy dbają o to, żeby końcówki były dobrze wykończone. Dlaczego więc końcówki progów wystają? Jest to objaw hebanozy. Czasami zdarza się to też w innych gatunkach drewna, ale nadal heban króluje. Gdy zmienia się wilgotność, na przykład gdy gitara przyjeżdża z Indonezji do Polski, drewno zaczyna się kurczyć. Chcąc nie chcąc, metal nie wykazuje aż takich właściwości fizycznych i pozostaje w tym samym miejscu. I tym właśnie sposobem progi zaczynają wystawać spod strunicy. Innym, jeszcze gorszym objawem jest to, że progi wyskakują ze slotów do góry, co czasami powoduje, że struny zaczynają brzęczeć, a w najgorszych wypadkach całkowicie tracimy dźwięki na progach. Niestety ta gitara zachorowała na tę przypadłość. Mimo mierzenia wilgotności, nawilżaczy powietrza i kontrolowanych warunków, i tak możecie się z tym spotkać. Zwróciłem się więc do salonów muzycznych Riff z pytaniem, jak sobie radzić, gdy znajdziemy taką gitarę w sklepie. Po pierwsze, możecie poprosić o uleczenie tej dolegliwości na miejscu. Czasami sklepy oferują taką usługę, czasami po prostu współpracują z serwisantami. Pozdro, Xantyp. Po drugie, możecie poprosić o rabat, jeżeli sami ogarniacie takie tematy. Po trzecie, możecie poprosić o sprowadzenie innej sztuki tego samego modelu. Po czwarte, jeżeli zamówiliście gitarę na chatę, to zgodnie z prawem przysługuje wam zwrot. Po piąte, jeżeli kupiliście tą gitarę w sklepie, zabraliście na chatę, jakimś cudem dopiero wtedy ogarnęliście, że coś jest z nią nie tak i na przykład progi wystają, nie dość, że możecie zwrócić ją na podstawie gwarancji, to salony muzyczne Riff oferują wam usługę zwrotu pieniędzy na kartę podarunkową, czyli po prostu możecie wykorzystać je na zakup czegoś innego. Uczciwie? Chyba tak. Gitara, którą macie okazję dzisiaj oglądać i słuchać, została dopieszczona i doprowadzona do stanu jak najlepszej grywalności. Kończąc nasz przydługi wywód, wiecie, co by uratowało większość gitar przed hebanozą? Richlite. Materiał ten jest odporny na wilgoć, na warunki atmosferyczne, jest bardzo łatwy w obróbce, ma piękny, czarny i nie tylko kolor, a do tego wszystkiego jest ultra tani. Kawałek Richlite'u na podstrunicę kosztuje jedynie 20 euro w detalu. Czy doczekamy się w końcu stosowania tego materiału w standardowych gitarach elektrycznych? No, mam nadzieję. Ja również. Zahaczyliśmy dzisiaj o wiele tematów, które spędzają sen z powiek niejednemu gitarzyście. Czasami takie małe pierdoły potrafią odciągnąć was od grania, komponowania czy ćwiczenia. Ale pamiętajcie, jesteśmy z wami i w razie czego zawsze pomożemy. A tymczasem dziękujemy wam serdecznie za uwagę. Zostawcie po sobie jakieś łapki w górę, łapki w dół, subskrypcje, dzwoneczki i te wszystkie inne fajne duperele, które was nic nie kosztują, a nam mogą troszeczkę pomóc. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Jeszcze nie. Jeżeli ktoś tutaj dotarł, niech napisze w komentarzu hebanoza. Nie, Richlite. Albo Richlite. Co wam się bardziej podoba. No więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale CTG TV. Adios.